Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z informacjami od SC Software, a dzisiaj 2 grudnia do American Truck Simulator została dodana kolejna ciężarówka, a wraz z nią pojawiła się kolejna nowa marka, no i dzisiaj można już oficjalnie przywitać Freightlinera Cascadia. Taki przedmikołajkowy prezent od SC Software dla graczy ATS-a jeszcze pod koniec roku, no i myślę, że wiele graczy będzie zadowolona z tego prezentu od Mikołaja SCS-u, bo widziałem, że wiele osób wyczekiwało tej ciężarówki. No i nie dziwię się, jest bardzo ładna, ma wiele opcji konfiguracji, no i zapowiadała się fantastycznie, wygląda też naprawdę nieźle. Choć jeszcze jej nie testowałem, bo najpierw muszę zająć się filmem, to na pierwszy rzut oka wygląda nieźle. Jak coś, jeśli już testowaliście, dajcie znać, co o niej sądzicie, a przechodząc już do postu. Wraz oczywiście z tak dużą premierą, bo zazwyczaj pojawienie się nowej ciężarówki do ATS-a i do ETS-a też, to jest to dosyć duże wydarzenie, pojawił się oczywiście trailer premierowy, no ale z faktu, że występują na nim prawa autorskie, nie pokażę wam go, ale jak coś znajdziecie go na kanale SC Software, tutaj w poście na blogu tak samo, wiecie gdzie szukać. A przechodząc już do samego postu, bo mamy tutaj kilka ciekawych informacji, mamy podane tutaj warianty konfiguracji, co niektórych elementów, które można użyć do konfiguracji w ogóle zbudowania. Tak to nazwijmy swojej ciężarówki, swojej Cascadii. No i mamy tutaj wypisane takie elementy jak no m.in. 12 wariantów podwozia, 14 wariantów silników, 13 skrzyń biegów, 13 skrzyń biegów, 4 różne typy kabin, także no z tym nie powinno być problemów jak przy ostatniej nowej ciężarówce, 4 opcje wykończenia wnętrza i mnóstwo innych opcji dostosowania. No widać, że wiele tutaj jest różnych przykładów tej ciężarówki przy użyciu różnych elementów, także Cascadię będzie można zbudować na naprawdę różne sposoby pod swoje widzimisię, a co bardziej zaawansowani gracze ATS-a pewnie użyją jakichś modyfikacji, które za jakiś pewnie czas będą już kompatybilne z Cascadią lub będą też specjalne takie. Dalej mamy informację o tym, że no, dzięki dobrej współpracy między ekipą SC Software a przedstawicielami ekipy Freightlinera udało się zrobić naprawdę niezłą ciężarówkę, bo wygląda to naprawdę bardzo dobrze niż jak to było przy piątej z kolei ciężarówce do ATS-a. Widać, że tutaj ta staranność, to całe dopracowanie tego modelu jest na najwyższym poziomie. Sam model wygląda bardzo dobrze i na zewnątrz, i wewnątrz tak samo, bo tu mamy jeszcze kilka zdjęć z wnętrza. No i trzeba przyznać, że bardzo ładnie prezentuje się ta ciężarówka. A przechodząc do dalszej części postu, mamy tutaj przypomnienie na temat nagrywania sesji dźwiękowej tej ciężarówki. To jest przypomnienie, bo już ta informacja pojawiła się przy oficjalnym ogłoszeniu, że ta ciężarówka pojawi się do American Truck Simulator za jakiś czas. Tam mówiono o tym, że SC Software kiedyś wybrało się do Niemiec, żeby nagrać dźwięki importowanej Cascadii. Tutaj jest też w tym poście odnośnik do tego filmu z tej całej sesji nagraniowej, także jeśli ktoś jest zainteresowany, no to w poście znajdzie link do tego filmu. No i na dole mamy bardzo ważną informację o tym, że Cascadia, jak każda inna ciężarówka do ATS-a, jest dodana jako darmowy dodatek DLC dla każdego właściciela kopii American Truck Simulator. No i żeby móc skorzystać z niej, należy pobrać najnowszą aktualizację do ATS-a. W moim przypadku było to 300 MB, tam trochę ponad, aczkolwiek widziałem, że inni mieli coś koło 100. Dajcie znać, ile wy macie, bo możliwe, że ja przegapiłem jakąś mini aktualizację czy coś, lub inni się pomylili i nie pobrało im tej Cascadii, bo może tak być, bo czasami Steam nie aktywuje tych dodatków od razu. No i trzeba ten dodatek czasem sam aktywować. No i na dole mamy jeszcze taką zachętę, żeby pochwalić się swoją Cascadią na social mediach jak Twitter i Instagram przy użyciu hashtagu MyCascadia. Polecam też oznaczyć SC Software i Freightliner, bo wtedy można wyłapać albo jakieś serduszka, albo na przykład podanie dalej w przypadku Twittera. Ale jeszcze dwie sprawy. Na tym zdjęciu możemy zobaczyć, że ta Cascadia ma naczepę z takim innym malowaniem, z motywem Cascadii, więc oprócz samej ciężarówki mamy tutaj takie malowanie. No i Cascadia powinna pojawić się też w ruchu AI. Powinna już być normalnie, powinna gdzieś tam pojawiać się na drogach samoistnie. No i jeśli chodzi o te dzisiejsze informacje, no to by było na tyle. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do oceny tego filmu, skomentowania go, do udostępnienia. Zapraszam na Twittera i Discorda. Dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału. I widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć!